Docent Bassett. W sali operacyjnej panowała cisza, przerywana tylko wesołym brzęczeniem much, przelatujących od czasu do czasu w pobliskiej trupiarni. Trzej asystujący lekarze nie odrywali wzroku od spowitej w białe całuny postaci pacjenta, od której krwawo odcinało się wyodrębnione pole operacyjne. Atakowane wprawnymi rękami docenta Bassetta, ucznia i godnego naśladowcy, słynnego profesora Wilczura. Wyjątkowo duże migdałki, mruknął anestezjolog dr Kundelek, kostrząc jednocześnie na podręcznym toczydle igłę od jednorazówki, aby była gotowa do ewentualnej iniekcji. Siostro, kombinerki, warknął docent Bassett, spod maski mającej zapobiegać tak rozpowszechnionemu wśród chirurgów nawykowi oblizywania skalpela. A żeby cię, mruknął, mocując się z jakimś opornym ścięgnem. Nagle puściło z jękiem jak urwana gumka od majtek, a chirurg usiadł w kałoży posoki, trzymając w szczypcach krwawy ochłap. Zabrzmiały spontaniczne oklaski. Współpracownicy podchodzili, pragnąc uścisnąć dłoń mistrza, podczas gdy adiunkt doktor wygrzmocony silnił nitkę, aby nawlec igłę i zaszyć bulgoczącą jeszcze ranę. A pójdziesz? Docent Bassett żartobliwie przepędził tłustego szpitalnego kota, ciągnącego coś z kubełka. Bassett był już bez maski, jego wspaniała męska twarz świeciła od potu, ale w oczach widać była radość z udanej operacji. Żartował nawet z asystentką ściągającą połatane gumowe rękawiczki. Znowu dwie łatki zostały w pacjencie, panno Franiu, mówił z humorem, a potem podczas rehabilitacji ozdrowieńczycy się skarżą, że co przysiadł, to balonik. A z pana docenta to wieczny jajcarz, zaśmiała się Frania, czyli Franciszka Ruchała, patrząc rozkochanym wzrokiem na doktora Bassetta. Że jajcarz to fakt, mruknął kwaśno adiunkt wygrzmocony, przyglądając się rozwiniętemu już z prześcieradłem pacjentowi. Wszyscy spojrzeli w tym kierunku. Cisza zaległa salę. Ładne migdałki mu pan wyciął, bąknął z przekąsem anestezjolog. A skąd mogłem wiedzieć, sumitował się docent Bassett. Jak przyszedłem do sali, to pole operacyjne było już odsłonięte, a reszta zasłonięta. Pewnie walkowiak znowu się upił i ułożył pacjenta na odwrytkę, podsunęła siostra przełożona. Doktor Ruchała podskoczyła nagle i po dziecinnemu plasnęła dłoni. Wiem, przyjemy mu z powrotem i nawet nie zauważy. Akurat. Siostra przełożona wskazała na spęczniałego od przeżarcia kota, który siedząc na oknie oblizywał się smakowicie. Już tam mój mruczuś żadnym podrobą nie przepuści, dodała jedna z uznaniem, drapiąc czule za uchem spasionego bydlaka. Tymczasem adiunkt wygrzmocony, studiujący od kilku chwil kartę pacjenta, złapał się oburącz za głowę. Panowie, czy wiecie, kto to jest? Toż to jest towarzysz podnośnik. Obecny! Zawołał pacjent, siadając na stole operacyjnym. Co to jest? Gdzie jestem? O co walczymy? Dokąd zmierzamy? Dopytywał się głupio, jak to zwykle bywa w pooperacyjnym szoku. O, widzę, że już po zabiegu, dodał, odzyskując świadomość, i zaraz też wpadł w tonację swoich rozlicznych przemówień. Pragnąłbym z tego miejsca, zaczął, złożyć serdeczne, braterskie podziękowania naszej uspołecznionej służbie zdrowia, służącej swą ciężką, wytężoną i ofiarną pracą ludowi miast i wsi. A dlaczego ja to tak cienko mówię? Zainteresował się zaraz.
No cóż, wyjaśnił doktor Bassett, unikając jego wzroku, migdałki. To jakżeż ja teraz będę przemawiał, zmartwił się towarzysz podnośny. Chyba, dodał z nadzieją, chyba że przejmę referat do spraw kontaktów ZSMP. Tam są sami gówniarze około 40 i przeważnie jeszcze przed mutacją. Ale docent Bassett nie słyszał już tych słów, spieszył bowiem do domu, gdzie czekała go rodzinna uroczystość imieniny jego pięknej żony, pani docentowej Jolanty Bassett.